Witam Państwa na drugiej części naszego przeglądu najciekawszych pozycji z nadchodzącej 10. aukcji tematycznej, która odbędzie się w najbliższą niedzielę. Proszę Państwa, tym razem pokażę Państwu, w przeciwieństwie do banotów, pokażę Państwu monety według mojego uznania od 5 do najwyższego miejsca, czyli 5 najciekawszych monet z nadchodzącej aukcji. Na 5 miejscu, proszę Państwa, wybrałem tego szóstaka kurlandzkiego, który, proszę Państwa, o ile w przypadku Jana Birona możemy spotkać grube monety, czyli talary, tak szóstak w takim stanie zachowania pojawia się niezwykle rzadko. Piękny egzemplarz z zachowanym zegarowym połyskiem. Troszeczkę przetarte tło, aczkolwiek jeśli chodzi o detal, to moneta praktycznie nieruszona obiegiem. Tutaj ta strona już znakomita. W zasadzie nie ma się do czego doczepić. Także proszę Państwa, ze względu na urodę polecam Państwu tego szóstaka, bo ta moneta w tym stanie na aukcjach praktycznie nie występuje. Idziemy, proszę Państwa, dalej. Na 4 miejscu umieściłem niezwykle rzadki rocznik tak zwanego łamańca, 10-złotówka, 1838 rok, wybita w Mennicy w Warszawie. Bardzo rzadki rocznik, Bitkin Plage przyznał tej monecie stopień rzadkości R2. Znanych jest raptem kilka notowań tej monety. Zasięgnąłem wiedzy w ostatnim katalogu Adama Kuryńskiego. Tam przytoczonych jest 5 notowań tej monety, tego rocznika wbitego w Mennicy w Warszawie. To już samo o sobie świadczy, że jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo rzadka moneta. Ostatnie notowanie bodajże 2 lata temu na aukcji WCN-u i śmiem twierdzić, że ten egzemplarz jest ładniejszy od tych dwóch ogółem znanych notowań na platformie OneBit. O ile tutaj możemy mówić, że owszem, moneta niestety jest cała przeczyszczona. Widać to doskonale teraz. To mamy tutaj do czynienia z monetą generalnie świeżą. Czyli jest sporo menniczego lustra i ten detal naprawdę jest bardzo dobry. Proszę tutaj zobaczyć, jak się prezentuje orzut u głowy. Także pod względem detalu jest to egzemplarz według mojej oceny na stan 2-, to przeczyszczenie. Przełamaliśmy go na 3+. Ale jest to naprawdę egzemplarz w stanie ponadprzeciętnym jak na ten rzadki rocznik. Na 3 miejscu, proszę Państwa, umieściłbym jakże znaną monetę i potrzebną mi, jak wielu z Państwa pewnie szuka tej charakterystycznej monety do zbioru. Potocznie mówi się zbrojarz, jedni mówią pancernik. Proszę Państwa, piękny egzemplarz pancernika. W zasadzie tutaj rewers z pełnym menniczym lustrem. Nie ma się do czego doczepić, ale ta moneta taką ma jakby swoją charakterystykę, że te rewersy w większości są zdecydowanie ładniejsze od strony portretowej, ale portret jest również bardzo ładnie zawany pod względem detalu. W zasadzie tutaj klasycznie na ramienniku i troszeczkę na policzku mamy jakieś takie nieznaczne ślady obiegu. Trochę drobnych zarysowań na lustrze, ale moneta z pełnym zegarowym połyskiem. I co istotne, proszę Państwa, mamy tutaj pancernika, zbrojarza bez justunku. Także moneta prezentuje się fenomenalnie. Bardzo ładny egzemplarz. O, bardzo ładny egzemplarz pancernika. Tutaj na rewersie naprawdę moneta zachwyca. Także to by było, jeśli chodzi o 3 miejsce. Na 2 miejscu, proszę Państwa, umieściłem tego talara. Proszę Państwa, na aukcji matycznej mamy wiele ukrytych skarbów, szczególnie w drobnych monetach. Jest tam dużo rzadkich wariantów, dużo rzadkich monet. Nasza odchodząca aukcja katalogowa ściągnęła sporo monet wysokiego kalibru. Stąd na tematycznej mamy tych monet mocnych troszeczkę mniej, ale też mamy właśnie talar na tej aukcji. I ten talar, rzadki rocznik 1700.
15, jedno notowanie sprzed bodajże 2 lat, też na aukcji tutaj WCN-u. Bardzo ładny egzemplarz, jeśli chodzi o detal. Myślę, że tutaj nie można narzekać. Też sporo meniczej świeżości. Także moneta godna polecenia. Rzadki rocznik i bardzo ładny stan zachowania. I proszę Państwa, najlepsza moneta według mojej oceny z nadchodzącej aukcji. Moneta, która, powiedzmy tak, proszę Państwa, jeśli ktoś zbiera monety według Menic, to zbieranie Menic z Elblągu, zbieranie monet z Menicy w Elblągu, polskich monet, jest rzeczą niesłychanie trudną do zrealizowania. I o ile możemy kupić grosze, trojaki Zygmunta Starego, jeszcze możemy tutaj do tej grupy dołożyć szelongi Korybuta, to w zasadzie, jeśli mówimy już o grubej monecie z Menicy w Elblągu, to są już wszystko prawdziwe numizmatyczne rzadkości. W tym przypadku mamy, proszę Państwa, do zaoferowania bardzo ładnego Orta Jana Kazimierza. Egzemplarz, który żeśmy ocenili na stan drugi. Też, jak Państwo widzicie, bardzo dobrze zachowany detal, końcówka blachy. Troszeczkę rysek w tle, ale też dużo meniczej świeżości, takiego ładnego połysku. Piękny egzemplarz. I tak jak powiedziałem, jeśli ktoś szuka monet elbląskich, to przy, już nie wspominając o złocie, czy pojedynczych talarach, to w zasadzie tylko Orty jeszcze za jakiś czas się pojawiają, ale to są też monety bardzo, bardzo rzadkie. Także zbieranie tej menicy to zadanie dla cierpliwych i niestety też jest to zadanie dla osób, które muszą dysponować sporymi zasobami finansowymi, ponieważ te monety nie zarażają się tej okazji. Jeżeli coś pojawi się z Elbląga i nie jest to grosz czy trojak z Zygmunta Starego, szelon Korybuta, to w zasadzie już tam poza jeszcze jakimiś pojedynczymi przypadkami mówimy zawsze o monetach bardzo rzadkich. Także według mojej oceny, proszę Państwa, ten Ort Jana Kazimierza, Ort Elbląski, zasługuje na miano najciekawszej, najrzadszej i też ładnie zachowanej monety z nadchodzącej 10. aukcji tematycznej. Przypominam, monety Polski Królewskiej będziemy listowali w najbliższą niedzielę, a dopiero w poniedziałek monety drugiej i trzeciej RP. Także zapraszam Państwa w niedzielę przed komputery, ponieważ pomimo, że wiele pozycji, które Państwo nam przekazaliście, trafi na aukcję katalogową, to też trafiło się spore grono komitentów, którzy chcieli przekazać monety do sprzedaży już teraz i dzięki temu nasza aukcja obfituje w kilka naprawdę rzadkich pozycji. A tak jak powiedziałem, proszę uważnie przeglądać naszą aukcję, bo wśród drobnych monet mamy też kilka naprawdę fajnych rzadkości. Szóstaki, półtoraki, jest naprawdę wiele, wiele fajnych odmian, których też od wielu lat na aukcjach nie było. Także polecamy Państwa uwadze, a tak jak powiedziałem, ten or zasługuje na miano, według mojej oceny, tak jak mówię, podkreślam to cały czas, najlepszej monety z nadchodzącej 10. aukcji tematycznej. Także do zobaczenia w najbliższą niedzielę.